Halo, witajcie, to znowu Ryfek. Witam was w kolejnym odcinku z Isaaca. Mówiłem ostatnio na odcinku, że już wszystko wiem, bo żeście mi... Co to, dwa razy się kliknęło chyba tak mało szybko. Wszystko wiem, bo żeście mi wszystko wyspoilerowali, ale z każdym odcinkiem coraz więcej mi rzeczy spoilerujecie i jeszcze więcej rzeczy wiem, których nie wiedziałem wcześniej. No nic, wykorzystam tę wiedzę, mam nadzieję, że dzisiaj i coś się uda odblokować nowego, fajnego. I dzisiaj sobie zagram jedną z moich ulubionych postaci, czyli Judaskiem. Boże, jak ja Judasa uwielbiam. Zobaczymy, może coś się ciekawego nim uda odblokować. Tu macie Sida. Judasa uwielbiam za jego mnożnik na obrażenia. No tego chyba nie zmienili, jakby to zmienili, to ja bym dał negatywa chyba temu dodatkowi, jakby Judas nie miał już mnożnika na obrażenia. Ale widzę, że obrażenia 4,72, więc jest dobrze. Tirsy 2,73, czyli rzeczywiście Tirsy 2,73 to teraz chyba jest nowy standard. Muszę się nauczyć właśnie jako tako te statystyki rozpoznawać, czyli Tirsy 2,73 to są standardowe, a Tirsy 5 to są Tirsy najlepsze. Kiedyś tak samo Tirsy 5, to się nie zmieniło. Kiedyś najlepsze Tirsy były Tirsy 5, teraz najlepsze Tirsy są Tirsy 5. Oczywiście bez tier delayów. Ale świetny pierwszy treasure, Boże święty, ale dobrze, słabo, naprawdę słabo. Bo powiem wam, że teraz jak gram w to Repentance, to naprawdę zwracam uwagę na początek podejścia bardziej troszkę. I liczę, że po prostu dostanę coś dobrego. Bo nie jest ciekawie, bo naprawdę nie jest tutaj ciekawie czasami. Tak jak mówiłem, win streak już jest na minus 1. Ja nie miałem chyba nigdy win streaku gorszego jak minus 2. Minus 3 na pewno nie miałem nigdy. Znaczy większego jak minus 3 na pewno nie miałem nigdy. I no nie chciałbym, żeby to się zmieniło. Zobaczymy, może Judas będzie moją szczęśliwą postacią dzisiaj. Femin, pierwszy bosik. Nie za ciekawy, szczerze mówiąc, bo żadnej statystyki z niego dostanę, nie dostanę, a dostanę co najwyżej Orbitala. I co prawda Orbital jest przydatny, ale... No nie wiem, chyba wolałbym jakiegoś Magic Mushrooma, coś w tym stylu. Na Downpour nie opłaca się iść na pierwszym piętrze, chyba że chce się mieć podwójny Treasure Room. Mi na podwójnym Treasure Roomie na razie jeszcze nie zależy. Pójdźmy sobie normalnie, standardowo na kolejne piętro, a na Downpoura wejdę na tym piętrze dopiero. Bo tak jak mówiłem, no Downpour to jest piętro dosyć trudne. To jest piętro bardzo trudne, a jak ja gram Judasy i mam jedno czerwone serduszko na start, to się nie czuję tak zbyt pewnie. Jeszcze z tego kamienio z X-em już mówię, dobra, kamień z X-em na starcie Judasem to jest superowa sprawa, bo chociaż Soulhearta będę miał i jak się trafi jakiś Devil Room, może jakiś item chociaż będę mógł wziąć. A teraz bida z nędzą. Czy to się w ogóle nagrywa? Nagrywa się, bardzo dobrze. Naprawdę, teraz jak zobaczyłem parę waszych komentarzy, bo jak nagrywam ten odcinek teraz, który oglądacie, wczorajszego jeszcze nie wypuściłem, więc no mówię, zazwyczaj widzę wasze komentarze sprzed dwóch odcinków. I akurat właśnie na tym odcinku sprzed dwóch dni bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy pisaliście. Mam lipstick, żebym ja brał, naprawdę. Co tu się dzieje? To jest nienormalne. To jest jakiś żart po prostu. Ale powiem wam, że naprawdę teraz w treasure roomach w końcu się trafiają itemy. W końcu się opłaca tutaj wchodzić. Boże, w treasure roomach. W treasure roomach jakby nie było itemów, to by było dziwnie. W challenge roomach. W challenge roomach się trafiają itemy. W secret roomach się trafiają itemy. Dosyć często. Mówię, parę rzeczy rzeczywiście, no, jest zdecydowanie gorszy, jak na przykład te sklepy. Ale wydaje mi się, że dużo osób jakoś, nie wiem, zbyt bardzo się chyba przyzwyczaiło do tego, że niektóre pokoje są zbyt OP. Nadal uważa, że powinny być cały czas tak samo OP, a nie zwraca uwagi, że się dostaje bardzo dużo nowych rzeczy właśnie. Też z innych pokojów, które kiedyś były beznadziejne. Też jakieś inne nowe w ogóle pokoje są, które jeszcze mi się nie trafiły. Nie mogę się doczekać, aż jeden z tych pokoi zobaczę. No, mówię, na razie nic nie mówię, bo ja wiem, że jest dużo widzów, którzy się denerwują. Jeden widz na mnie się zdenerwował, że na miniaturce miałem Dogmę, czyli tego jednego z nowych bossów i mu zaspoilerowałem. Ale no czym ja zaspoilerowałem? Wygląd nowego bossa, no bez przesady już. Z niektórymi spoilerami niektórzy też już przesadzają. Ale rozumiem, rozumiem, niektórzy wolą nie wiedzieć. Dowiecie się, jak się trafi możliwość. Co to jest ciekawego? Gigantyczny bin, mega farts. O, co to jest? Free lemonade, party time. O, takie lepsze lemon mix hub, ale słabo, bo ja
to jest drugi item z tego, to jest drugi item z Treasure Roomu, z którym tutaj zbyt dużo nie zrobię. Ale bieda straszna, no muszę kupić ten kluczyk, bo na downpour muszę iść po walce z bossem. Czemu Wheel of Fortune nie pojawiłem i nie wysadziłem, nie mam zielonego pojęcia. No ale co, no całe piętro, ale jest tak na razie strasznie, żadnego itemu praktycznie dostałem z miejsc, z których bym się spodziewał itemów. Pin podobno, o Jezu, ale świetnie poszło, ale to świetnie poszło. Nie, to jest jakieś przeklęte podejście tutaj. O, coś czuję, że się szykuje Winstreak minus 2 chyba. Nie no, pina nie widzę jakby zmienili, nadal jest beznadziejnie prosty. No i nie ma Devil Roomu, tak jak się mogłem spodziewać. Shot speed up, damage up. Chociaż tyle dobrego. Jakieś czerwone serduszko jest na piętrze? Nie mam nawet żadnego czerwonego serduszka. Ale bida straszna. Dobra. Chyba było czerwone serduszko do kupienia w sklepie, jeżeli dobrze kojarzę. Tak jest. No muszę wziąć ją. Pół czerwonego serduszka jak na razie. Z bida z nędzą. Źle, że się nie trafił Devil Room z jednego powodu. Bo ja i tak prawdopodobnie bym nic tam nie wziął. No na jaki item by mi było stać? Abaddona to bym z chęcią wziął, ale no to... Jeden na 100, żeby tam się trafił. O Jezu, jeszcze to gorsze piętro, Dross. Mała szansa, żebym dostał tam Abaddona albo jakikolwiek inny item, który dałby mi zdrowie, jak na przykład, nie wiem, Pakt albo Mark, który mógłbym rzeczywiście podnieść. Natomiast, jakbym dostał Devil Room i z niego nie wziął, no to chociażbym miał tego, chociażbym miał szansę na Angel Room teraz. Laczki, Boże, jak ja uwielbiam ten item. Dwa kluczyki, Soul Harcik. To już mi się podoba, jest troszkę łatwiej. Jak teraz otrzymam obrażenia, to przynajmniej nie stracę szansy na Devil Room jeszcze. Jak wy strzelacie? No, standardowo. Taki trochę Duke of Flies, trochę Cage. Bardzo dużo tych nowych bossów tam i... O Jezu, dobra, ciebie nie widziałem. Nie mam zielonego pojęcia, co ty będziesz robił. Mam nadzieję tylko, że nie będziesz szarżował. Mam nadzieję, że ty jesteś jak jakiś Gerdy, który... stoi i nic nie robi. To by było bardzo miłe akurat. Ja lubię stacjonarnych bossów, bo są bardzo przewidywalni. A jak są bossowie, którzy nic nie robią... Wow, ale bonjour, jak ja po KFC. Jak ten... Dobra, 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 tego się nie spodziewałem. Ale to mogę pójść do krawędzi i chyba jest okej. Ten spuszczony. Jak kupa w sedesie. Dobrze, idziemy dalej. Co tu jest ciekawego? Dziesiątka, o Jezu, tą dziesiątkę to bym z chęcią wziął, tylko potrzebuję jeszcze do tego mieć jakąś bombę. Mamy pokój specjalny. Przepraszam. Mamy pokój specjalny i teraz sobie ogarnąłem, że wcale nie będę musiał do... ała. Wcale nie będę musiał żadnej bomby mieć, żeby dotrzeć do tej dziesiątki. Jedyne co, to będziemy musieli wejść sobie na... to ognisko białe. Zamienimy się w Losta, będziemy mogli latać i wtedy już będę mógł normalnie sobie bez problemu parę rzeczy wziąć. Do sklepu pójdziemy, bo tą dziesiątkę będę miał. Starter deck. Dwie karty naraz mógłbym trzymać. To jest dosyć przydatne, ja bym to wziął. Przepraszam. I lecimy dalej. Szukamy jeszcze Treasure Roomu na tym piętrze oczywiście. Co wy robicie? To chyba eksploduje, jeżeli dobrze kojarzę. Tak jest. No teoretycznie mógłbym ciebie użyć, żebyś wysadził mi tutaj przejście do skrzynki złotej, ale chyba dam sobie spokój. Runback! O! A to jest super. Przycisk klikniemy. Nie opłacało się. Starter deck mi zmieni wszystkie piguły na karty, ale wydaje mi się, że run ruszać nie będzie. Chyba, że go zmienili i jednak runy też ruszać będzie. Wtedy będzie bardzo słabo. No nic, czy ja idę najpierw na walkę z bossem? Tak, ja bym najpierw poszedł na walkę z bossem, a dopiero później poszedł do pokoju specjalnego. Kolostomia to nie jest jakiś, nie wiadomo, jakiś silny boss, tak mi się przynajmniej wydaje. Czy nadal nie kojarzę jego dobrze ataku, wiemy, o, że on szarżuje. Przepraszam. Ała, dobra, zaraz umrę. To już jednak znam jego ataki trochę lepiej. Ale jest bieda straszna, Winstreak minus 2. Dobra, Judas, dawaj mi tu jeszcze raz jakieś dobre podejście, bo będzie strasznie źle. Ale mnie ostatnio ten kaszel męczy, przepraszam was. Lecimy dalej. No cóż. Jeszcze jedna szansa dla Judasa. No naprawdę jest trudno, naprawdę. Powiem wam, że te piętra alternatywne...
Ale nadal jestem zdania, że jak ktoś chce grać w Isaaca nowymi postaciami, zdobyć nowe przedmioty, bez problemu da sobie radę na tych piętrach standardowych, niealternatywnych. Poza tym gramy w Isaaca tego Rebirtha, ile już? Z 5 lat? Chyba w 15 roku wyszedł? 5-6 lat? No nie da się nauczyć tak szybko patternów nowych bossów. To trzeba minimum parę razy z nimi powalczyć. Kurde, na pierwszym piętrze tak dużo kup do rozwalenia, to jest całkiem fajna sprawa. Fajnie w ogóle, że zrobili rzeczywiście pierwszy sklep za darmo. Powiem wam, że sklep pierwszy to i tak jest zazwyczaj sklep, do którego praktycznie nigdy nie chodzimy. Bo no, która z postaci ma na... W jakim podejściu my mamy w pierwszym... Na pierwszym piętrze już 15 coinów? Rzadko kiedy to się trafia. Natomiast jak się już trafi, to zazwyczaj nie możemy wejść do tego sklepu, bo nie ma po prostu jakiegoś kluczyka. Więc akurat ta zmiana jak dla mnie na bardzo, bardzo duży plus. Nie no, jest naprawdę, nigdy takiej presji nie czułem grając z Judasem. Kiedyś moja ulubiona postać, razem z Isaaciem z jego D6. Teraz wydaje mi się, że z uwagi na jego tak żałośnie małą ilość zdrowia na starcie, no będzie zależny od HP upów bardziej niż zwykle. Dobra, mamy sklepik, a w sklepie jakiś klucz zakrwawiony, który nie mam zielonego pojęcia co robi. Torbę za 7 coinów naprawdę nie wydaje mi się, aby opłacało się w ogóle brać. Co się z torby zazwyczaj trafia? Coin, może jakiś kluczyk, może bateria, może bomba, żeby to wszystko naraz się trafiło, to też jest szansa taka jak nic. A może zaryzykuję? A może dobre te torby są, może zmienili? Dobra, i tak nie będę miał pieniędzy, kupmy sobie tę torbę. Za 7 coinów 2 klucze, szczerze mówiąc, nie tak najgorzej. Jakbym miał chyba możliwość kupienia za 7 coinów 2 kluczy, to bym to dosyć często robił. Dobra, ja tutaj robię coś, czego nie robiłem od bardzo, bardzo dawna. Tak zawsze grałem w Rebirthie. Jakakolwiek kupa czy coś się trafiło, zawsze to rozwalam. Wafer, bardzo dobry item na start, chociaż przez większość podejścia dużo mi nie da niestety, ale dwukrotnie zwiększona ilość zdrowia na tych piętrach od łąpi dalej. Dobra, co tu mamy ciekawego? Znowu Femin, ale słabo. Bardzo słabo, naprawdę nie lubię dostawać Cube of Meat jako pierwszego itemu z walki z bossem. Orbitale są super, no nie oszukujmy się, one mi wiele razy dupę uratowały, ale wydaje mi się, że posiadać jednego orbitala na samym starcie postacią, która nie lata, dużo to mi nie da, bo jakbym latał, to jeszcze chociażbym tego Ball of Bandage w miarę używał, żeby zadawać obrażenia. Dobra, całe piętro, 2 kluczyki mamy, idziemy dalej. No mówię, nadal zostaję na tych piętrach standardowych. Słabo, że się znowu Cellar trafiło. Miałem nadzieję jednak na jakieś głupie basement, coś w tym stylu, żeby tutaj po prostu było miło i bezpiecznie. No mówię, 100% szans na Devil Room. Trochę przypał byłoby znowu stracić. I no mówię, zupełnie nie dlatego, że ja chcę item sam tą brać, broń Boże, przecież ja nie mam w ogóle zdrowia, mówię, teraz Solharty to naprawdę jest towar deficytowy. Serio? Wzięły mnie tak, przyblokowały? Nie, no to jest jakiś po prostu niepoważny żart, to podejście, żeby Stoney tak blokowali, jak nigdy. O Jezu, nie ma to jak dostać Wafera na samym starcie i zaraz znając życie się wywale, nieważne, bardzo dobrze się robi. 48,5% szans na Devil Room, no tak. Tak nie za dużo. Może jakiś ten Demon Beggar się trafić, cokolwiek wysadzę i znowu mi zwiększy te szanse do jakichś 90%. Przepraszam was. Jeszcze raz. No nie wiem, co mi dzisiaj tak męczy strasznie. Jest Solharcik do kupienia i jednego coina mi brakuje. No ale bida z nędzą straszna. Kurde, też dobre itemy do kupienia. Mam skit z item, który tak uwielbiam. Dobra, wiecie co, ja bym na razie szedł dalej. Bo i tak, jeżeli otrzymam obrażenia teraz, to nie zginę, chyba że otrzymam obrażenia od czempiona, no to byłby przypał. Ale nie zginę, szansa na Devil Room i tak mi się nie zmieni, bo jak wyjdę z pokoju, to się zresetuje do tej, co mamy teraz. Natomiast, jakbym miał Solharta i stracił Solharta w zwykłym pokoju, to trochę przypał. A już czerwone serduszko jakieś leży, może mi się uda zawsze to zdrowie uzupełnić. Mam nadzieję, że... No jakoś to wyjdzie. Solharta mówię, kupię przed pójściem na walkę z bossem. Lecimy dalej.
O, kamień z X-em, proszę bardzo, jaki Solhard? Nie Solhard, ale item bardzo fajny. Chociaż speed down trochę boli. I to jest bardzo duży speed down. I on boli bardzo jednak. Dobra, tutaj to robimy powoli. Ja to robię jak największy lamus po prostu. Po jednej kratce. Po jednej. Jak w jaka to melodia. Kupiłem sobie ostatnio zegarek i... Bo zegarka nie mogłem znaleźć. Od roku już chyba. Zgubiłem na 18. Taki fajny zegarek sobie kupiłem na skórzanym pasku. Ładny. Mówię, no bogato teraz sobie kupiłem na bransolecie złotej. Się śmieją ze mnie. Najbliżsi, że wygląda strasznie. Ale mi się podoba, ważne, że mi się podoba. Ale jak byłem, to mi wszyscy mówią, że jak w jaka to melodia, jak w jaka to melodia takie dają. Jak w jaka to melodia. Ja mówię, a jaka to melodia nie oglądam, bo nie jest z tym gościem, co zawsze był. Nie pamiętam, jak on się nazywa, nawet nie znam nazwisk w ogóle. Osób z telewizji, ja telewizji nie oglądam, ale wiem, że już nie prowadzi ten chudy, tylko chyba ten, co śpiewa Kobiety są gorące, ja go nie lubię. Nie oglądam tego. Nieważne, co ja w ogóle gadam, jakieś głupoty. I zjemy to teraz Romo. Przemiana w Bookworma jest, więc jest całkiem miło. D4 kusi, ale Wafer jest zbyt dobrym itemem, żebym go zmienił. Na dodatek mam bardzo dobry item aktywny. Wrzucam coiny, bo to chyba teraz na coiny działa. Ten item mieliśmy, nic ciekawego. Kurde. I rzeczywiście działa to tak, jak myślałem, czyli coinami muszę wpłacać zmianę itemu, a jeżeli użyję bomby, to maszyna mi się rozwali i zmieni item dwukrotnie z automatu. Trochę przypał, bo nie wiem za bardzo, co teraz z tym fantem zrobić. Muszę mieć jeszcze 5 coinów, aby kupić sobie Solharta, więc wysadzę jeszcze tę maszynę. Jak będę miał 8 coinów, kupię sobie jeszcze od razu tę torbę. Mam nadzieję, że będą jeszcze... Dobra, jest 8 coinów. Kupmy torbę z torby. Jezu, jaka bieda. No dobra, no. Kupuję Solharta, idę zmienić. Mam nadzieję, że chociaż jeszcze raz item w treasure roomie. Byłoby miło, jakbym dostał rzeczywiście coś innego. O, jedną rzecz chciałem jeszcze zobaczyć. Monster Manual podobno zmienili i daje nam teraz familiara do końca piętra. Więc mogę go sobie wziąć? Użyć? Ale serio, to jest ten familiar? Ale bieda edition. Dobra, idziemy do treasure roomu. Oho, no i w końcu coś. Dobra, Magic Mushroom na Judasie. To jest bardzo dobra rzecz. Mamy teraz normalnego speeda, mamy kozackie obrażenia. Jak jeszcze teraz użyję przecież Book of Belial, będzie miało zwiększone obrażenia z modyfikatora z Magic Mushrooma i z modyfikatora tego, że jesteśmy Judasem. Mamy jeszcze 2020 Wayfera. No, oby było dobrze, oby tutaj zostało tak jak jest. Może jeszcze Devil Room mi się trafi i Brimstone'a trafię w pierwszym Devil Roomie, to już w ogóle będzie super. Co to jest za item? Nie mam zielonego pojęcia. Consolation Prize, plus 1 do najmniejszej statystyki. Tears Up'a dostaliśmy bardzo fajnie. Nagroda pocieszenia, taka mi się jak najbardziej podoba. I jestem zadziwiająco zadowolony z tego Devil Roomu. Boże, jaki to jest dobry Devil Room. Naprawdę, 2 Black Hearty w pierwszym Devil Roomie. Gdzie ja i tak nie mam jakoś specjalnie dużo zdrowia, żeby wziąć jakikolwiek item. Ja jestem super, mega zadowolony. I ja wiem, że to się może wydawać głupie. Ale wejdę do Curse Roomu. Ogólnie wszystkie te, mówię, wszystkie te pokoje jak Secret Room, Challenge Room i tak dalej pozmieniali tak, że to się teraz opłaca. Opłaca się tam wchodzić. Mam nadzieję, że Curse Roomy też zmieni, że też się opłaca tutaj wchodzić. No nie. No nie, dobra, nieważne. Straciłem Black Hearta kompletnie niepotrzebnie, ale już trudno się mówi. Tu znając życie był Secret Room i mógłbym sobie wejść do tego Curse Roomu, jakbym miał drugą bombę, ale już... Olać to. Idziemy na kolejne piętro. Idziemy tutaj już oczywiście na Downpour, aby móc wziąć sobie część klucza. Chociaż czy ja chcę mieć część klucza w ogóle? Tak się zastanawiam, bo... No Jezu, znowu to dros. Zastanawiam się, czy ja to chcę... Zastanawiam się, czy chcę to mieć, bo... I ja nie chcę iść na walkę z The Witness, w sensie z tym The Mother. Ja cały czas będę mówił The Witness, mam nadzieję, że mnie nie będziecie wypominali tego, że was to nie będzie denerwować. Nie chcę iść na walkę z The Witness, tylko chcę zrobić to, co chciałem zrobić chyba na poprzednim podejściu, nie pamiętam, czy na poprzednim podejściu, czy dwa podejścia temu, Lostem, jak szedłem na dogmę. Mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć na tą dogmę.
Ale no to zobaczymy. O! Mówię, jak to wyjdzie. W praniu. A na razie na tym piętrze pobędę chwilę i wykorzystam to, że będę miał chociaż podwójny treasure room. Nie wiem, może coś z tego uda się ugrać. Jedna jest też rzecz dosyć ciekawa na tym piętrze. Nie muszę na to piętro iść tylko i wyłącznie po to, żeby dostać część noża. Cały czas chyba mówię część klucza. Część noża. Mogę tutaj też iść po to, aby dostać dwa itemy z walki z bossem. Możemy pójść raz na walkę z bossem, dostać item z walki z bossem. Możemy zamienić się w losta, przejść przez szklane drzwi i po raz kolejny zawalczyć z bossem. Na dodatek dostaniemy z tego standardowo Magi's Bow biorę. Dostaniemy z tego standardowo kolejny item. O, przejście do Cloud Space, kto by się spodziewał, a w Cloud Space? Kerstaj nie biorę. Bardzo dobry trinket i to, że w ogóle się trafił trinket, to jest spoko. Bo to wam wytłumaczę później, bo wy mi już wytłumaczyliście w komentarzach. Nie biorę Kerstaj, normalnie bym to wziął, bo to jest bardzo ciekawy item teraz. Już mieliśmy raz Kerstaj, zmienili to, no, że jest zdecydowanie lepsze, wystrzeliwuje 6 pocisków zamiast 4. Ale jeżeli ja chcę iść na bardzo długą, trudną walkę z bossem, no to nie mogę sobie pozwolić, aby miał item, który możemy po prostu z niej wyrzucić. Broń Boże. Dobra, całe piętro, lecimy na walkę z bossem. Wrócę się jeszcze do tych szklanych... A właśnie, jeszcze te szklane drzwi muszę odkryć. Więc jeszcze się po piętrze przejdźmy. No, teraz już sobie chyba do Kresumu nie wejdę. Chyba dam sobie spokój, no. Jak na razie mi wystarczy. Tu może będzie secret room i nie wiem, może jeszcze jedną bombę dostanę. O, jest secret room. Jakbym miał jeszcze jedną bombę, byłoby super, bo mógłbym sobie wejść do curse roomu za darmo, w sensie bez straty zdrowia. Ale no to już zobaczymy, co się trafi. Lecimy na walkę z bossem. Szczerze mówiąc, jak ktoś się czuje na siłach, mógłby się zmienić w tego losta jeszcze tutaj przed walką z bossem, żeby w razie czego jak otrzyma raz obrażenia. No to otrzyma tylko raz. Kolego, ja już z tobą walczyłem. I ja już wiem, czego się po tobie spodziewać. Ty już mnie nie zaskoczysz. Zresztą teraz mam takie obrażenia, że tu mnie nie ma co zaskakiwać. Laczki, znowu bardzo fajnie. Soul Heart, Luck Up i dwa serduszka. To jest zmieniona chyba grafika Incubusa. A to, co to jest, to nie mam zielonego pojęcia. Ale postaram się wziąć. To jest item aktywny! Nie wiedziałem. Sulfur Temporary Demon Form. Incubus też będzie walił laserem. Tak! Dobra, ja z tym sulfurem zostaję. To na walkę z bossem jest zdecydowanie lepsze od mojego itemu. I co? Czy chcę iść na drugi raz tę samą walkę z bossem? Tak! Z takimi statystykami i z zamianą w demona, to jasne. Dobra, zamieniamy się w losta. O, i mam troszkę pieniędzy. Wejdźmy sobie do sklepu, może się uda kupić bombę i wszedłem sobie od razu do Cross Roomu. No, bardzo blisko do kupienia bomby, bo tu bym dostał 5 bomb. Jezu, jakie te sklepy naprawdę są biedackie, strasznie. Jak Tesco teraz u mnie. Nie wiem, czy u was też pozmieniali, ale u nas było takie wielkie Tesco 24 na dobę. Teraz, jak te Tesco jest chyba teraz przejęte przez Netto, jeżeli tam dobrze czytałem w wiadomościach. Co to jest za trinket? Broken Padlock, Bombs are Key. Ciekawe, no ja wolę zostać przy Nozgoblinie, bo to jest jeden z moich ulubionych efektów na trinketach. Straciłem wszystkie klucze, świetnie. No nic, idziemy po to białe ognisko i lecim do walki z bossem po raz kolejny. Wracając, to Tesco, mieliśmy takie zarąbiste, wybrałem tam zakupy robić, bo było 24 na dobę, kasy samoobsługowe i wielkie było. To pozmieniali teraz chamy. O, ja mogę tu wejść przecież za free. No tak, ale super. Też nie myślałem. Dobra, idziemy do piętra lustrzanego i lecimy dalej. No, teraz jest takie bieda edition, się zamyka chyba, albo no mówię. O! Ej, a to jest akurat bardzo przydatne. O, proszę bardzo, solharcik za friko. Złota troll bomba, pierwszy raz widzę. Ale mi się nawet podoba. O Jezu, ale było blisko. Dobra, część klucza mogę wziąć w razie czego. Po prostu jakbym chciał. Wracając do Tesco, bo nie dokończę tej myśli.
Bieda jest teraz. Nie polecam Tesco w Skierniewicach. Połowę sklepu zamknęli. Produkty bida. Puste półki. Ludzi nie ma. A kiedyś taki fajny sklep był. A netto to drogie jest. Netto też mamy w Skierniewicach, jest drogie jak nie wiem co. Dobra, lecimy na tę walkę z bossem, bo tylko obrażam sieci jakieś. Jeszcze ktoś mnie pozwie. Ja mógłbym robić reklamę takich sklepów. Mógłbym reklamować Auchan, chyba z takich wielkich marketów to Auchan najlepiej wspominam. Auchan w Łodzi, w Pasażu Łódzkim i w Manufakturze, jak robiłem zakupy zawsze, jak mieszkałem w Łodzi. To tam polecam, tam polecam. Miło, czysto, przyjemnie. Boże, jakie my hity teraz robimy z tym Brimstone'em, ale kozak jest. Podoba mi się to. I HP up, bardzo fajnie. Jezu, jak ja się cieszę, że tutaj poszedłem. HP up na pewno mi się przyda. Sklep pusty, oczywiście. Oj, 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 oj. Ale to Curse of the Maze troszkę mnie miesza, szczerze mówiąc. Bardziej niż myślałem. A ja mam strzały spektralne? Tak, o Jezu, dobra, myślałem, że mam zwykłe pociski. Dobra, całe piętro, 18 coinów mam. Było coś tam ciekawego do kupienia w sklepie? Remote detonator, 5 bomb. Jedynie kojarzę, ale wiem, że tam był jeszcze jeden item. Więc może jak będę wszedł do walki z bossem, to po drodze jeszcze zajrzymy do tego sklepu. I Nose Goblin. Nose Goblin mi będzie potrzebny. I będę go musiał wyrzucić na jednym z pięter, na które wejdę. Na jednym... Kompost to jest słaby item aktywny. Na jednym, jednej z walk z bossem. Już niedługo. Chociaż zaraz. Nie, 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 ja nie muszę wcale tego robić. Dobra, wyrzucamy tutaj trinket. Ja już tłumaczę, dlaczego to robię, jeżeli ktoś by nie wiedział. Na streamie, jeżeli oglądaliście streama i widzieliście tam nowe zakończenie, jak byliśmy w piętrze, które się nazywa dom, tam dostałem taki czerwony klucz, jako item aktywny. Widzowie mi pisali, żebym go nie używał, bo podobnie mnie zabije. On tak nie działa, on nie zabija. Natomiast... można go użyć, żeby tam pewną nową rzecz odblokować. Ja na razie nie będę mówił jaką. Jeżeli mi się uda, to zobaczycie. Po raz kolejny, jak się wejdzie już do tej walki z bossem, ten czerwony klucz nie ma 100% szans na pojawienie się, bo on ma 100% szans na pojawienie się tylko za pierwszym razem. Czy Devil Roomy zostają otwarte teraz? Czy ja mam jakąś mega... Nie, ja miałem mega wielkie szczęście. Miałem 33% szans za każdym razem, jak tu wchodzę, że zostanie otwarty ten Devil Room i cały czas zostawał otwarty. Dobra, całe piętro, idziemy na kolejne. Tak jest. Przepraszam. Wracając, ten klucz teraz nie ma 100% szans na pojawienie się. Chyba tam ma 1 do 6, ktoś mi napisał w komentarzach, ale tam nie wiadomo, ile w tym jest prawdy. Natomiast możemy sobie ten kluczyk jakby wygenerować. Możemy go sobie wygenerować właśnie poprzez zostawienie jakiegokolwiek dowolnego trinketu w którejś z walk z bossem. Jeżeli później przyjdzie nam wracać się po tych piętrach, w tej walce z bossem, w której zostawiliśmy losowy tam trinket, zmieni on się na jakiś trinket, właśnie tam kluczyk czerwony, który nam pozwoli coś tam odblokować. Mam nadzieję, że tak to wszystko działa. Jeszcze tego nie testowałem, ale wydaje się info legitne, więc wytestujemy. Zobaczymy dzisiaj, czy rzeczywiście tak to działa. Skrzynka z kolcami. Wolałbym chyba do niej nie podchodzić, ale zmienili tę grafikę skrzynki z kolcami, naprawdę, powiem wam, na taką, że no trudno jest teraz ogarnąć. Tak na pierwszy rzut oka, jak się pojawi taka skrzynka właśnie jako nagroda za przejście pokoju od razu na środku, jak stoimy na środku, to sądzę, że będę dosyć często się nabierał i w tę skrzynkę wchodził. I super sprawa, bo nie muszę mojego Nose Goblina wyrzucać, a to jest, no Jezu, jak ja uwielbiam ten trinket, naprawdę. Szkoda, że z Brimstone'em nie działa. Nie mam zielonego pojęcia, jakbym miał działać z Brimstone'em. Ale no, tak raz na jakiś czas, taki glucik przyklejony do bossa mógłby się pojawić mimo wszystko. O i proszę bardzo, stare piętra, wszystko tak jak było. Tu już nikt nie może narzekać, że jest za trudno. No tutaj dużo nowych przeciwników nie dodali. Ten jeden tam przeciwnik, który strzela w tę stronę, w którą chodzi. Tylko, że on sobie chodzi tak, jak sobie chce. Jak jakiś żul spod sklepu. Nie zwraca na nas za bardzo uwagi i tylko żyga przed siebie. Dobra, idziemy dalej. Kolejny Curse Room, no ale już... Nie, nie, na razie nie będę do nich wchodził, bo
mam po prostu zbyt mało zdrowia. Ale mnie ta chrypa bierze. Zazwyczaj mam problem z kaszleniem i szczególnie z katarem. Boże, z rana. Ja mam taki katar ostatnio. Dzisiaj nagrywam wieczorkiem. Jest już po 22. I na wieczór chyba mam odwrotnie właśnie, że na wieczór mam problem z kaszlem. 5 bomb. Oprócz tego te bomby będą leciały w stronę, w którą idziemy. Bardzo fajny efekt na bomby. Ja nie będę na razie pokazywał, bo tych bomb jakoś specjalnie dużo nie mamy. Mógłbym się teoretycznie wracać do tego arcade roomu, żeby oddawać dodatkowe zdrowie, które mam tu na podłodze, ale to by tyle czasu się zeszło, że dam sobie chyba spokój. I powiem wam, że z tym sulfurem, z tym itemem aktywnym bardzo dobrze się czuję, bo na zwykłych piętrach... Bo mam coś, co jakby... O, dobra, to odnośnie tego trinketa właśnie, Nose Goblin. On nie działa na brimstone'ie. On działa tylko na zwykłych pociskach. Chyba że ja jestem ślepy i nie zauważyłem. Jest taka możliwość. Speeddown bardzo boli, Jezu. Ale bardzo boli ten speeddown. Dobra, walka z bossem. No i na zwykłych pokojach cały czas mam sobie standardowe, fajne używanie zwykłych pocisków. Mam pociski glutowe, a na walce z bossem mam specjalne pociski laserowe. I tu coś mam. Ace of Diamonds, Two of Hearts, Two of Clubs. Two of Clubs jest spoko. Justice, no w złej kolejności użyłem. I karta Full, no i o to chodzi. Dobra, z kartą Full zostajemy już do końca najprawdopodobniej. To by było całe piętro, idziemy sobie dalej. Odnośnie karty Full, bo ja byłem pewny, że musimy mieć po prostu szczęście. Kurde, Curse of the Blind. Byłem pewny, że musimy mieć szczęście, żeby tę kartę Full po prostu, wiecie, trafić. Bo w końcu karta Full jest nam potrzebna, aby wrócić się z Polaroidem i włożyć Polaroida, czy tam negatyw, zależy co weźmiemy, do tych drzwi specjalnych, aby przejść na te specjalne piętra. Okazuje się, że wcale nie musimy mieć szczęścia, bo na depcach dwójce, czyli na piętrze, na którym czeka na nas walka z matką, ponoć zawsze jest jakaś czaszka z X-em. I rzeczywiście, ja tam czaszkę z X-em udało mi się znaleźć tam chyba z 2 podejścia temu właśnie. Myślałem, że to po prostu jakaś specjalna czaszka i się może trafić w każdym momencie podejścia. Trafia się ona tylko i wyłącznie właśnie na depcach dwójce. Zawsze jedna taka czaszka się trafia, abyśmy zawsze mieli szansę na otrzymanie właśnie karty Full. I czy mi się wydaje, czy ja zawsze jak dostaję Curse of the Blind, to mam dobry sklep, no. Stare, dobre sklepy, no spójrzcie na to, jest tutaj masa itemów, solharcik do kupienia, a ja nic nie widzę, ale bida. 2 kluczyki za tyle bomb, wiecie co, chyba spasuje. Bomb mam bardzo dużo i bomb jakoś więcej nie potrzebuję jak na razie. Za to bym się wrócił i poszukał treasure roomu, zanim pójdziemy jeszcze na walkę z bossem. Zastanawiam się troszkę też nad wyrzuceniem mojego trinketa jeszcze na jednej walce z bossem. Troszkę się boję, że ten trinket, który wyrzuciłem wcześniej, nie zadziała. Że może to muszę wyrzucić trinket akurat na walce z matką. No nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Na walce z matką wyrzucę jeszcze mój trinket Nose Goblin. W razie czego, jakby miało coś nie działać. Poza tym Nose Goblin i tak mi nie będzie jakoś specjalnie potrzebny na końcowe walki z bossami, bo tam będę używał sulfura i będziemy mieli po prostu no brimstone'a. Ale kurde, jeżeli uda mi się znowu dotrzeć do piętra home, to będę miał tak naprawdę tylko drugą walkę z brimstone'em. Walka z dogmą mnie będzie standardowa czekała, no bo ładunków nie będę miał na moim sulfurze, chyba że mi się uda wcześniej znaleźć tego Begara, który mi jest w stanie naładować podwójnie item. Naprawdę maszyna zmiany przedmiotów jak jest Curse of the Blind, ale słabo. Ale Aris jest akurat spoko itemem. Aris jest akurat bardzo spoko itemem, ja, znaczy ja go nie lubię ogólnie, bo z tych wszystkich znaków Zodiaku, no to co on robi? Speed up i tyle, nie? Tam niby zadajemy obrażenia jak przeciwnika wszarżujemy, ale ja nigdy tego nie robię, bo sobie obrażenia zadajemy. Ale akurat mieliśmy na tyle słabego speeda, że no przyda mi się ten speed up. I to naprawdę bardzo. Dobra, całe piętro za nami. Każda, naprawdę, znaczy każde ognisko jakie się trafi, rozwalam. Szansa jest naprawdę mała, co prawda na tego Solharta, ale jest. Dobra, tu 3 ładunki dostanę, więc możemy sobie odpalić zmianę w Brimstone'a.
I lecimy, dalej. Tego się nie spodziewałem, myślałem, że on padnie od razu. Oni mają normalnie blokadę, ich się nie da zabić od razu. Jak im się zada dużo obrażeń, to oni i tak wyplują masę pająków, dobrze wiedzieć. Dobra, ładunki mamy. Parę znajdziek się dostało. Ze znajdźkami nie ma naprawdę problemów ostatnio. Dużo znajdziek się trafia. Lecimy na walkę z bossem. Secret roomu mógłbym poszukać. Tu mógłby być secret room. Na prawo, o właśnie, od sklepu. I secret room tutaj jest, a w nim... Kibegar, ja bym ciebie wysadził... Jezu, zapomniałem, że mam te głupie rakiety. Dobra. Muszę postawić bombę, jak się nie ruszam. I dopiero później idziemy dalej. I wiecie co? To jest przedostatni sklep. Ja wiem, że mam Curse of the Blind, ale kupię oba itemy. Blue Map, może być. I nic ciekawego. Gdzie jest drugi super secret room? Znaczy drugi super secret room. No, secret room drugi. Naprawdę, muszę pamiętać z tymi bombami, bo już nie wiem, który raz sobie zadałem obrażenia. W tym podejściu tam pierwszy, ale miałem te bomby chyba na streamie? Jak graliśmy... Co to jest The Pile? Okej. Okay. Taki lepszy Stain chyba. Wow, szybko się pojawiasz gdzieś indziej. Ale poszło bardzo łatwo. Co to mamy ciekawego? Kato Ninetale, super item, damage up, shot speed up. Shot speed akurat mi dużo nie daje na Brimstone, ale każdy damage up się liczy. Całe piętro i to by było wszystko. Nie idę na te piętra alternatywne, tak jak mówiłem, Necropolis 1, więc nas czeka tutaj Depths 2 albo tam Necropolis 2. I mam nadzieję, że Dank Depths, no oczywiście, no ze wszystkich pięter musi się trafić to najgorsze. Mam nadzieję, że mówię, zadziała. To wrzucenie trinketa. Zatłukę się tymi bombami. Nie lubię tych bomb już jednak. Zmieniam zdanie na temat tych bomb, są słabe. Ale tu mi się sędziom dostał. Dużo mam dosyć kluczy, a tu i tak, gdzie ja będę szedł. O Jezu, ale bida. Chociaż luck up może się przydać. Te bomby byłyby ciekawe, jakbym miał rzeczywiście sad bombsy i no... szedłbym na jakąś walkę z bossem. Ale tak to... Ech. W zwykłych pokojach do odkrywania secret roomu... nie polecam. Dobra, jeszcze jeden kluczyk mógłby się trafić. Moglibyśmy sobie pójść do tego pokoju specjalnego. I teraz tak, bomba i dopiero się ruszamy. I lecimy dalej. I jest fajnie. No, nic ciekawego. A może piątak się trafi? Jest to jakiś cwaniak? O, niestety cwaniaka nie ma. No i co? Na razie nic. Bieda piętro, nic tu nie ma. Będziemy szukać treasure roomu, sklepu i tak dalej, i tak dalej. O, wydaje mi się, że ten przeciwnik, jemu nie zmienili prędkości poruszania się pocisków, ale właśnie bardzo dużej ilości przeciwników, jak na przykład właśnie te mięska i tak dalej, zmienili po prostu prędkość poruszania się pocisków na innych przeciwników w Isaacu, którzy już taką prędkość poruszania pocisków mieli. Jezu, nie wiem, tak to zagmatwanie powiedziałem, czy w ogóle zrozumieliście, o co mi chodzi. Grubasy zawsze strzelały szybko, a teraz zwykli przeciwnicy strzelają równie szybko. O, o to mi chodzi. O, jeszcze jedną rzecz wytestuję. To są Dank Depths, dwójka. My, Osotis, nie mam zielonego pojęcia, co robi ten trinket. Ale ktoś mi pisał też inną wersję odnośnie tego trinketa, żebym go pojawił... Znaczy pojawił, żebym go zostawił w treasure roomie, nie w walce z bossem, więc... Wezmę sobie po prostu inny jakiś trinket, zostawię go w treasure roomie. No i mam nadzieję, że to zadziała. Eve's Mascara, bardzo dobry item na Brimstone'a. Świetny item na Brimstone'a. Dwukrotnie zwiększa nam obrażenia, no niestety dwukrotnie zmniejsza nam tirsy. Nie dwukrotnie zmniejsza tirsy. Dostał buffa. O! A to jest akurat bardzo miła wiadomość. Super, super, bardzo się cieszę. Dobra, na tym piętrze jeszcze tam sklep został do odkrycia. Po drodze weźmiemy sobie mojego Nose Goblina. Kurde, szkoda mi go trochę, no. Ale boję się, że nie zadziała, no wiecie, o co chodzi. No jakbym miał coś już odblokowywać, to zróbmy wszystko, co w naszej mocy, żeby to coś odblokować. Blank Rune Dagas, że mi pojawiło. Ja mam pojęcia, co to zrobiło, szczerze mówiąc. Black Rune, o, okej, powiedział.
Daygast to jest jedna runa, na której mi zależało, bo to by mi dało Soulhearta. O, całe piętro. Ja byłem w sklepie już. Okej, dobra. Myślałem, że w sklepie nie byłem. Już tu chciałem bombę stawiać i się ruszyć naraz. Przypomniało mi się, że mamy bardzo fajny efekt na bomby. Bardzo w ogóle nie niebezpieczny. I powiem wam, że tak się przyglądałem i nie zauważyłem żadnej czaszki z X-em, szczerze mówiąc. No nie, musiałem przegapić. Ale kartę full mamy, więc nie muszę się tym martwić jakoś specjalnie. Ciebie bym wysadził. Wiem, że Skatyl moglibyśmy dostać, ale co mi po Skatyl? No serio, odporność na muchy, czy tam muchy nas kochają, co by mi to zmieniło. Dobra, bierzemy nos goblina, który był chyba tutaj. Lecimy na walkę z bossem. Karta full jest. I tu bym już wziął Polaroida. Ja wiem, że negatyw mi zwiększy obrażenia, ale Polaroid da mi odporność po otrzymaniu obrażeń. I mam nadzieję, że rzeczywiście mi się to uda zrobić. Czemu ty kosztujesz więcej jak to? Jezu, strasznie drogi jest ten deadcut. Aż się zastanawiam, czy jest opłacalny. Ale 9 żyć, 9 szans na walkę z bossem. Ja bym wziął. No. No, deadcut jest zbyt dobry, żeby go nie wziąć. Oprócz tego mówię, deadcut nam daje czerwone serduszko, więc tak, contact from below sobie weźmiemy. Ja go biorę tylko po to, żeby nie mieć tych czerwonych serduszek, żeby mieć efekt Polaroida. Po prostu są, prawie zszedłem na kolejne piętro. I teraz tak, wyrzucam Nose Goblina. Bierzemy sobie kartę full, cofamy się do pierwszego pokoju i lecimy do tego specjalnego piętra. Wszystko, co zrobiłem w mojej mocy chyba, wszystko, co mogę zrobić, chyba zrobiłem, jeżeli chodzi o odblokowanie tych paru rzeczy. Jesteśmy w mauzoleum i trzeba tu tylko i wyłącznie znaleźć walkę z bossem. Chociaż na tym piętrze chyba jeszcze nadal będziemy mieli dostęp do treasure roomu i sklepu. Tak, jak jest normalnie treasure room i sklep. Dobra, jest git. Ała! Ale to mi się wyda, przepraszam. D20, broń Boże. Expect another treatment. Tears down i damage down. Ale boli. Ale boli. I health upa dostałem. I ja nie chcę żadnych czerwonych serduszek brać. Dobrze, teraz zwróciłem uwagę, że rzeczywiście tego health upa dostałem. Bo jeśli podniosę jakieś zdrowie, to będzie przypał. Znaczy, jakieś zdrowie. Pół czerwonego serduszka podnieść mogę i nic się złego nie stanie. Jak podniosę więcej, to trochę słabo. Pieniędzy mam w brud, więc wszystkie tam na was wydam. Jakbyś mi dał jakiegoś HP upa, to byłbym zły. Czerwone serduszko też mnie nie interesuje. Kluczyk może być, chociaż duża też mi nie daje. Magician. O, a to już jest ciekawe. To już jest fajna akurat karta. Na Brimstone'a jeden z fajniejszych efektów. Box. Dobra. Weźmy losowe rzeczy. Czerwone serduszko się na mnie pojawiło, więc wypadałoby je olać. Shot speed up. Nic nie zmienia. Wheel of Fortune, nic ciekawego. Dobra, biorę Magiciana i resztę pieniędzy tobie oddaję. Ty bierzesz bomby! Dobra, nieważne. Byłem pewny, że ty bierzesz... Ała. Ała. Jezu, jak mi strasznie idzie. Co ja robię w ogóle najlepszego? Nie mam zielonego pojęcia, co ja robię. Jestem z siebie bardzo niezadowolony. Ale strasznie idzie, ale strasznie. Dobra, czerwone serduszka. Nie wiem, czemu nagle oba pojawiły się z prawej strony, ale mi się podoba. Idziemy dalej. Sklep i w sklepie jakiś Soulheart. To jest chyba moja jedyna szansa na przeżycie tego i posiadanie jakiejkolwiek normalnej ilości zdrowia, bo naprawdę jest źle. Okej, dobra, nie spodziewałem się, że ty masz jakiś nowy atak. No, jestem teraz jednostrzałowcem. Jak nie podnoszę... Jak nie podniosę żadnego czerwonego serduszka, pół czerwonego serduszka, może być ze mną kiepsko. Dobra, mózgu, padaj, padaj. Ale się cieszę, że wziąłem jednak to.
tego Dead Cata. To 9 żyć. No bo mówię, jeszcze jakiegoś mega stresu nie ma, ale no... Jak umrę, to trochę przypał. Dobra, lecimy dalej. Do Secret Roomu sobie wejdźmy, może w Secret Roomie jakiś nowy... Ale zawał! Ale zawał, jakbym się wysadził teraz, to już w ogóle byłoby po prostu po ptokach. Wysadźmy te ogniska, 10% szans na Soul Hearta. Kurde, no... Traf się coś, no! Tu też mogę wejść. Ale tych bomb wywaliłem. To jest Tears Up i Soul Heart, więc z chęcią wezmę. Użyjmy przedmiota aktywnego. Na dodatek size down, jeżeli dobrze kojarzę. Co ty robisz? Co ty robisz? Okej. Okej. Do przeżycia. I syrena. Syreny też zbyt dobrze nie znam, niestety. Ale poszło bardzo łatwo. Super. Soul Hearcik wleciał, Tears Up wleciał. Bardzo mi się podobają te nowe Boss Challenge Roomy. Naprawdę, że w tych Boss Challenge Roomach praktycznie za każdym razem się trafia item jakiś. Co to za karta? Hierofant? Devil. Devil daje zwiększone obrażenia. Wydaje mi się, że jeżeli miałbym brać tylko jedną rzeczywiście kartę... Serio? Serio? Ale to jest... Gówno! Jak ja bym się tam zblokował aż tak? Ale jestem zły, naprawdę. To of space może być. Jakbym miał brać tylko jedną kartę ze sobą, to chyba wolę Magiciana mimo wszystko. I żadnej połówki czerwonego serduszka, no. Dawaj tu, pół czerwonego serduszka. No po co mi te pieniądze? Po co mi te pieniądze? A bogaty jestem. Funny pack, może być. Może coś dostanę, jak znowu tyle obrażeń będę otrzymywał. Spider mod może być. Będzie nam pokazywał ile obrażeń zadajemy, to po pierwsze. No, przydatne. Jest Soul Heart, jest Soul Heart. I nie mam bomby, serio, wszystkie bomby zużyłem i nie mam jak tutaj wejść. Jeszcze pół czerwonego... Jest mi naprawdę przykro, gro kochana, co ty robisz tutaj? No i żadnej bomby nie ma, no... Wydaje mi się, że opłaca się przejść po piętrze i poszukać tej bomby. Może troszkę być to ryzykowne. No właśnie. Ale ja bomby potrzebuję. Pół czerwonego serduszka. Świetnie. Akurat w tym pokoju. Dobra. I tak już obrażenia otrzymałem. Jedno życie mnie tutaj nic nie zmieni. Wejdźmy sobie do Crest Roomu. No, liczyłem na jakieś Black Hearty albo niska niebieskie. Cokolwiek. Coina dostałem. Na bogatości. Dobra. Całe piętro. No lecimy na walkę z bossem i... Bossa, którego nie będzie oczywiście. Ja mogę tutaj jeszcze jedną rzecz zrobić, czyli zadać sobie obrażenia. O, właśnie. Dobra, mam tylko jedną bombę. Do Super Secret Roomu nie wejdę. Otwórzmy tu przejście, ja sobie zadam obrażenia. Wezmę Soul Hearta. Działa nam teraz Polaroid i mam praktycznie tyle zdrowia, ile miałem wcześniej. Ilość obrażeń, jakie otrzymałem na tym piętrze, jest żałosna i jestem z siebie bardzo niezadowolony. Ale no, no trudno, no nie zawsze można grać dobrze. Bierzemy That's Nota i lecimy dalej. Nie będę już teraz ściszał soundtracka i tak dalej, żebyście słyszeli różne rzeczy, bo... Już to widzieliście. Dobra, Trinketa nie ma. Będę chodził po całym piętrze i szukał... O Jezu, dobra, tego się nie spodziewałem. Będę chodził po całym piętrze i szukał treasure roomów. I walk z bossem, dopóki nie znajdę rzeczywiście tego trinketa, który zostawiłem. Nieważne, jest cracked key. O to chodziło, o to chodziło. Cracked key, o! Dobra, to ja teraz jednak nie będę miał karty ze sobą. Ja myślałem, że to trinket będzie. Okej, okay, to trochę zmienia. Ale nie dużo. Ale się boję, że użyję tego przez przypadek. Ale trudne te pokoje są tutaj. Jezu, jak naprawdę się cieszę, że ja mam 9 żyć. Z jednej strony się cieszę, z drugiej strony wiem, że jak mi nie wyjdzie na walce z bossem, to z 9 życiami będę ją musiał powtarzać, póki mi w końcu nie wyjdzie. O, to jest straszne. Ale dobra, kraktki się trafiło. Nie mam zielonego pojęcia, z którego tak naprawdę... Ale dobrze, Blackheartcik, ale dobrze. Nie mam pojęcia tak naprawdę, z którego...
Z którego trinketa, który zostawiłem? Czy tego w walce z matką, czy... widzicie to? Tu jest jakby dodatkowe przejście. Ale tutaj tego kraktki nie użyję, ja go będę używał tylko i wyłącznie tam, gdzie muszę. Tam, gdzie mi się wydaje przynajmniej, że muszę. Tobie z chęcią oddam bardzo dużo kluczy. Ja tych kluczy mam naprawdę od groma. Może mi dasz jakiś item? Albo soul hearty? Shot speed up? Może być? Addicty. Dobra, wychodzimy sobie stąd i wchodzimy. Dawaj więcej. Nic ciekawego jak na razie. Biedacki trochę jest ten beggar. Ale no, parę złotych skrzynek jak da. Mr. Me, nic ciekawego. Parę złotych skrzynek jak da, to rzeczywiście, no, może się trafić jakiś fajny item z walki z bossem. Bardzo mi się podoba, że rzeczywiście teraz te skrzynki złote mają pulę itemów z walki z bossem. I tu kolejny raz widzę właśnie ten jakiś specjalny pokój. Bardzo mi to ciekawi, ale no nie będę tutaj, broń Boże, tego używał, bo tak jak mówiłem, chcę to zatrzymać na home, na piętro domu i tamtego użyć. Być może to po prostu pojawia, gdzie jest secret room? No nie wiem. A nie, bo tu z każdej strony jest w ogóle ten pokój. Lewo. Boże, rzeczywiście, z każdej strony. Dobra, 10% szans na solharcika. Powiem wam, że jakbym dostał jeszcze jednego solharta i z taką ilością zdrowia udałoby mi się przejść na walkę z bossem, ja bym się naprawdę pewnie czuł. Tu są te, które wcześniej zostawiliśmy. Karty, dobra, cracked key cały czas jest ze mną. Pigułę jakąś olewam, zupełnie mnie ona nie interesuje. Idziemy dalej. Dwie bomby, mogą się przydać jak kolejne jakieś ogniska, zobacz, cokolwiek w tym stylu. Lecimy dalej. Downpour, jest drugi cracked key. Co wy gadacie? Czyli chyba rzeczywiście wszystkie trinkety po drodze tak działają. Tak mi się wydaje. Podwójny kamień z X-em chyba tutaj jest. Proszę, solharty. Tak jest, tak jest. Oj, mamy to, kochani, chyba mamy to. Ale nie chwal dnia przed zachodem słońca. Dobra, jeszcze nic nie mówię. Ale coś czuję, że to mamy. Kolejne znajdźki, na nic nieprzydatne. No te bomby będę brał, no bo mówię, te bombki tutaj jak na razie w szukaniu zdrowia bardzo dobrze się spisują. Bardzo nie lubię tych przeciwników, którzy się obracają po otrzymaniu obrażeń. Znaczy w tej wersji to oni są jeszcze spoko, ale przecież tutaj jak się gra na tych piętrach właśnie, po których się wraca jakby, mogą się trafić wersje przeciwników zdecydowanie silniejsze i ta właśnie silniejsza wersja przeciwnika, który się kręci po otrzymaniu obrażeń, jest straszna. On mógłby być bossem chyba na pierwszych piętrach tak naprawdę. Dobra, lecimy dalej. Kraktki cały czas jest ze mną. Basement 2. Zostały nam jeszcze dwa piętra zaledwie. O Jezu, jak ja tu gram. O Jezu, jak ja tu gram. Dawaj solharty. Wydaje mi się, że rzeczywiście po zwiększeniu poziomu trudności gry i sprawieniu, że solharty no, nie trafiają się tak często, ta maszyna bardzo dużo zyskała. Ja na niej grałem już parę razy w paru tych podejściach i bardzo dużo zdrowia mi wygenerowała. Widzę, że tutaj mi na razie nie chce pomóc. You will die jedynie zobaczyłem na górze. Więc taka rada niezbyt cenna. Daj może jakiś trinket dobry chociaż, cokolwiek no. Nic ciekawego, HP up na kolejnym piętrze. Wolę mieć efekt Polaroida, zdecydowanie. Na walkach z tymi bossami, z którymi mi przyjdzie walczyć, zdecydowanie bardziej wolę efekt Polaroida. Ale mi się ręce pocą, Boże, ten palec, który mam na przycisku od Cracked Crown. Ja naprawdę gram już na tym padzie z pół roku u Wajzaka, ale cały czas nie jestem jakoś do niego przyzwyczajony i się boję po prostu, że przez przypadek odpalę to Cracked Key. Znaczy Cracked Key właśnie, nie Cracked Crown. Czy ja naprawdę wydałem 50 coinów tutaj na tej maszynie i ona ani jednego solharta nie wypłaciła? Dobra, nieważne, to jednak te maszyny są do dupy. Ale słabo. Jezu, strasznie, dobra, zaczekajcie, jeszcze mamy
5 coinów, jeszcze 5 szans dajemy tej maszynie. No jednego Solharta jak mi wypłacisz, to ja będę zadowolony. No i jestem zadowolony, no i super. Powiem wam, że na tym piętrze 50 coinów za Solharta to jest dobry deal. To jest bardzo dobry deal. O Jezu, tutaj będzie nie zaciekawie natomiast. Z ciebie wyleci, no tak niemało przeciwników. Ciekawe ile zdrowia ma ten Maligan. Dobra, dobra, jak na razie jest ok. Idziemy dalej. Ale śmieszne pokoje. Ten Inkubus też mi ile robi w ogóle. No z Inkubusem to ja mam przecież takie obrażenia. Kamień z X-em, proszę, niech będzie Solhard kolejny, ale dobrze, ale dobrze. Mamy to, kochani, chyba naprawdę mamy to. Ło, ale ty jesteś wielki i brzydki. O. No tak coś sądziłem, że ten pocisk nie tylko poleci. Dobra, lecimy dalej. Ostatnie piętro przed nami. Basement 1. W tle słychać ojca, który wychodzi i odchodzi od rodziny niestety. Your son needs you. I'm sorry, Isaac. Rzeczywiście dosyć ciche są te dialogi, ale tak jak mówiłem, no ja nie będę za każdym razem teraz tego przyciszał. To jest spoko. Nie będę za każdym razem tego przyciszał. Nie używam pigu, bo to może być piguła telepils. No i lecimy dalej. Nie będę za każdym razem tego przyciszał, bo mówię, to już po prostu było widziane na streamie w całej okazałości na... Och, czemu wziąłem czerwone serduszko? Ale jest... Nie, no po prostu cały... Po prostu cała magia teraz już prysła. Jak straciłem efekt Polaroida, ale jestem zły na siebie. Nieważne. Ojejcie, dobra, lecimy dalej. Czy ja dostałem z czerwonej skrzynki z Solharta, czy nie wiem, mi się porąbało coś. Wydawało mi się, że czerwoną skrzynkę otworzyłem. Dobra, lecimy dalej. Kraktki mamy ze sobą. Mam nadzieję, że dobrze mi wytłumaczyliście w komentarzach, jak go użyć. Co tu jest ciekawego? Parę znajdziek, nic ciekawego, niestety. Tutaj jakaś karta przydatna? O, bomba! Myślałem, że zawsze karta tutaj będzie. I jest przejście. Ale otwórzmy najpierw skrzynkę. Mam Srazor, nic ciekawego. I sprawdźmy, czy kraktki rzeczywiście tutaj będzie działał. Okej. Odblokowaliśmy Judasa, odblokowano osiągnięcie, The Deceiver. No i właśnie, jeżeli dobrze rozumiem z tego, co mi wypisaliście, odblokowaliśmy w tym momencie alternatywną wersję postaci. Czyli odblokowaliśmy alternatywną wersję Judasa, bo, spoiler alert, każda postać w Isaacu teraz ma swoją alternatywną wersję. Czyli co? Kolejne podejście alternatywnym Judasem. Zobaczymy, czym się będzie różnił. Ciekawie, ciekawie, ale dobrze, dobrze. Dobra, tu już nic na tym piętrze chyba nie zostało. Żadnej znajdźki, niestety, żadnej karty. Strasznie mnie denerwuje, że nie mam Polaroida. Tyle czekania. Na nic. Dobra, lecimy na walkę z bossem. Sulfura sobie zostawiam. Nie na walkę z dogmą, tylko na walkę z bestią. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Świetnie, że mam tego Wayfera, no bo... Bez Wayfera to by była w ogóle inna gra w tym momencie. I Dogmę już znam w miarę. Walczyłem z nim ile? Dwa chyba razy? Czy trzy? Jego ataki w miarę dobrze już wydaje mi się, że znam. Zdecydowanie gorzej będzie właśnie, jeżeli uda mi się pokonać Dogmę z jeźdźcami Apokalipsy. Ich już tak dobrze niestety nie znam. W tej fazie jest dosyć trudny. I serio, już na samym początku zaczął szarżować. To jest najgorszy jego atak tak naprawdę. Nie mam zielonego pojęcia, jak długo on go wykonuje. Chyba 4 razy. 5. 6. 6. Dobra, 6. To, co matka mówi w tle, jest straszne, jakby ktoś się wsłuchał. Boże święty, jaka ta gra jest makabryczna. Jeden z widzów mi ostatnio pisał, bardzo ciekawy komentarz. Bardzo dużo w ogóle widzów pisze mi, że przy moich odcinkach zasypia, bo mam taki bardzo fajny głos i im się przy tym dobrze zasypia. Jeden z widzów to wziął poziom wyżej, zasnął przy moim streamie
jak słuchał mojego komentarza i właśnie tego zakończenia na streamie, dostał sen i mu się to wszystko śniło i powiedział, że miał najbardziej psychodeliczny sen, jaki kiedykolwiek po prostu mu się trafił. Więc ja już nie jestem nawet gościem do usypiania, tylko nie wiem, psychodelikiem po prostu. Masakra. Dobra, to jest nadal na tyle nowe, że nie będę przemijał tej kastenki, a napiję się wody z kranu. Ach, skierniewicka kranuwa. To jest to. No i dobra. Item aktywny na walkę z bossem mamy. Mam nadzieję, że to nie jest podzielone na jakieś fazy w takie, że mi zabierze ładunek na moim itemie aktywnym i wszystko będzie działało, ale się muszę pomału się podrapać. I mając Baby Bendera, tak naprawdę cały czas będziemy mieli strzały samonaprowadzające, tylko że z Inkubusa. Bardzo fajna sprawa. Ale fajnie, że widzę ich zdrowie, normalnie ich zdrowia nie widać. A ja teraz Spider Moda, normalnie widzę zdrowie przeciwników. Ej, to jest akurat bardzo fajny bajer. Ej, ja nie zadaję aż tak dużo obrażeń, jak myślałem. Ja naprawdę myślałem, że ich będę tutaj anihilował tym laserem. A okazuje się, że... No, tak dobrze to aż nie jest. Ciekawie, o, ładunek. Ciekawe, co by było, jakbym użył drugi raz. Czy dostałbym drugi laser? A to by było śmieszne. Ej, jakby to tak działało drugi raz, jakby to było dobrze. Przepraszam bardzo, jak ja mam uniknąć tych trucizn w tym momencie? Okej, mogę przez to przejść, tylko muszę przez to przejść dosyć szybko, bo inaczej to mi zada obrażenia. Ale ten Baby Bender na Brimstone jest dobry, aby poradzić sobie właśnie z dużą ilością słabszych przeciwników. Jest ładunek kolejny, użyłem po raz kolejny. Jest większy laser! Ole, laser gruby! Ale dobrze, ale dobrze! Ciekawe, czy jeszcze raz będę mógł go użyć, czy to jeszcze coś zmieni. Dobra, on tutaj wiem, że będzie szarżował w pewnym momencie. O, chyba tutaj, pod koniec. Więc muszę wokół chodzić. Okej. Ostatni mi zadał tak obrażenia, właśnie jak grałem Lostem. Otrzymam obrażenia. I czemu miałem efekt? Co? Nie otrzymałem pierwszych obrażeń, jakbym miał ten. Jakbym miał Holy Mantle. Dziwne. Ale ten laser to mnie najbardziej rozwala. Nie rozumiem, czemu on tak działa. Ale jestem niesamowicie zadowolony. Ciekawe, czy rzeczywiście zadaje większe obrażenia, czy tylko tak wygląda. Ale nie, no. Chyba by go nie zrobili tylko tak, żeby wyglądał, nie? Jeszcze raz, jak użyję, to coś zmieni? Nie, już teraz. Już teraz nic nie zmienia. Aż tak dobrze nie jest. Dobra, walczymy z bestią. Flappy Birdzik teraz. Jego zdrowie też widzę? Tak, jego zdrowie też widzę. Bestia ma dużo zdrowia. 10 tysięcy. Aczkolwiek my mamy dobre obrażenia. Tu trzeba się schować, leci laser. A nie, przepraszam, jeszcze mi się porąbało. Jeszcze aż tak dobrze nie znam tych faz walki. Teraz będzie chyba... O, nieważne, jeszcze nie będzie leciał laser. Mogę go tak sparaliżować. Spider-Man go sparaliżował. O, nie udało mi się uniknąć. Niestety. O, zapomniałem, że szarżujesz. Ledwo co, ledwo co. Ale dobra, już po jednej fazie on stracił wystarczająco dużo zdrowia. No właśnie, o, sprawę się pojawił. Lecim, lecim, lecim. Jest git majonez. Robimy to. Mamy to, widzowie, tak jak mówiłem. Nawet bez wafera bym sobie dał radę. Chociaż dobra, bez wafera to na piętrach wcześniej bym chyba poumierał. I mamy! Osiągnięcie, dobra, to już podgłoszę, jakby ktoś nie widział, się zamykam. As the beast descended down into the lake of fire, Isaac ascended towards the crack in the sky, and as he flew, he could see echoes of his past before him. He saw his mother mourning the loss of her son. He saw his father leaving them without turning to say goodbye. He saw his mother sleeping and his father taking money from her purse. He heard the late night fights they had that kept him up at night, and the guilt he felt for what he believed he was causing. He felt the pain in his stomach during those sleepless nights,
and saw his shadow in the closet waiting for him. As he rose, he felt his fears drop from his body, his shame, his worry pulled from his being. As he became lighter, his ascent became faster. He saw his one true companion alive and well. He saw his mother and father together again, holding each other. He felt his mother kissing him on the head after he had said his prayers, and the comfort in knowing someone was watching over him. He saw his own birth, and the faces of his parents filled with joy and optimism. And then he saw nothing. Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it. It doesn't have to end this way. Here, how about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, Daddy. Good. Are you getting sleepy yet? Yeah. Okay, so, Isaac and his parents lived in a small house on the top of a hill. No i to jest właśnie finałowe zakończenie Isaaca i najgorszy soundtrack oczywiście z gry. Dobra, to już przełączam, bo tego nie wytrzymam, naprawdę tego nie wytrzymam. Jesus Loves You, Can't You See Redemption pojawiło się w basemencie i bardzo mnie ciekawi teraz RB, coś jest pokazane, jakbym miał alternatywne postacie. Czekajcie, na Judasie jest pokazane, że zabiłem go. RB, napadzie to jest który przycisk? Ja się nie znam na padach. RB to jest przycisk ten. Shadow Eater, Dark Arts, co to jest w ogóle? Co wy gadacie? Ale ciekawie, dobra, ja tym Judasem będę grał, kolejne podejście. Ale jest przerąbany soundtrack, a jak wyjdę? Zostaje nadal ten soundtrack? Nie, już się zmienia, okej. Masakra. Ciekawie to się zapowiada. Dziękuję za komentarze objaśniające, jak to odblokować. Bez was bym sobie rady nie dał. Ja tam spoilerów się nie czepiam. No to co? Bardzo mi się podobało podejście. Mam nadzieję, że wam również. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować i widzimy się w kolejnym odcinku już jutro o 15:00. I będziemy grać alternatywną wersją Judasa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się niedługo. Trzymajcie się i cześć!